My ze swojej strony z premierem Putinem przypilujemy, aby nikt piachu w trybie nie sypał. Grup Ayan Efridi, Chonchi, Mai, 20 May 2024. Let's cross the port. Yalla! To są biedni ludzie, którzy szukają swojego miejsca na ziemi. Piotr Lisiewicz, to jest program Piachem w tryby. Kultowe miejsce podboju Europy. Tak, kiedy patrzymy na filmiki nagrane przez samych islamistów, wygląda polska granica i płot na tej granicy. O tym będziemy rozmawiać dzisiaj w programie Piachem w tryby, a ze mną jest Adrian Stankowski. I dobry wieczór, i Aleksandra Prorok. Ja komentując to, co widzieliśmy, to jedna rzecz, znaczy praca naszych żołnierzy, praca naszych strażników granicznych, no za nią należy się najwyższy szacunek i jak najlepsza pomoc. Niestety tak nie jest. Tak nie jest, a my przedstawmy naszą ankietę. No właśnie. Ankieta, która dotyczy tego, co jest największą atrakcją, którą zafundował nam Donald Tusk. Za które nowe atrakcje na ulicach jesteś najbardziej wdzięczny Donaldowi Tuskowi? Pierwsza możliwość. Pościgi za imigrantami z demolką prywatnych domów. Druga możliwość. Tańce z maczetami i nie chodzi o utwór Arama Chaczaturiana. Trzecia możliwość bijatyki po meczu Turcji. Oczywiście chodzi o Mistrzostwa Europy, które w tej chwili się odbywają. Taką mamy dzisiaj dla Państwa sondę. Sonda jest nie bez przyczyny, bo takich atrakcji dotychczas w Polsce nie było. Mieliśmy sytuację, kiedy u mnie w Poznaniu na ulicy Wielkiej w podwórku tańczył sobie ten inżynier z maczetą. Zadzwonił do mnie. To był pediatra. Byliście, to był pediatra. Mógł być to też pediatra i mówi: ustal, ty jesteś z Poznania. Ja mówię: Wielka, tak, wiem, znam tego i tego, obok jest znane wydawnictwo. Ustaliliśmy w parę minut to, czego inni dziennikarze nie chcieli tego ustalić, to znaczy, że to jest prawda, że to nie jest fake news. Później ten inżynier z maczetą przemaszerował przez Stary Rynek w Poznaniu, na ulicy Zamkowej został zatrzymany przez policję. Olu, co ty sądzisz o tym, co pokazaliśmy w tym naszym pierwszym materiale? No, obrazek z Poznania inżyniera biegającego z maczetą nie jest jedynym obrazkiem, o którym rozmawiamy w ostatnich dniach. Natomiast dla niektórych osób rozmowy o nielegalnych imigrantach, którzy przedostają się do Polski, jest wyznacznikiem rasizmu. Więc tutaj w naszym dyskursie politycznym pojawił się jeszcze jeden ciekawy wątek, to znaczy już dobijamy do państw europejskich naszą poprawnością polityczną. Jeżeli ktoś pyta, o co chodzi z tymi nielegalnymi imigrantami i ludzie się niepokoją, to od razu wchodzi nam tu piękny przekaz pana premiera Tuska. No, nie można mówić o nielegalnych imigrantach, problemu nie ma, jak zaczniesz mówić o nich, to jesteś rasistą. Natomiast no, te obrazki, które widzimy z granicy polsko-białoruskiej, są bulwersujące. To na pewno. Jak widzę, jak nielegalni imigranci próbują przeforsować naszą granicę, pojawia mi się jedno pytanie. Gdzie jest polski rząd? Bo na pewno oni też widzą te obrazki, politycy obecnie rządzącej koalicji. I ja, będąc premierem polskiego rządu, podjęłabym natychmiastowe działania, żeby wzmocnić tą granicę. A my usłyszeliśmy o tarczy wschód. Z tego, co dobrze kojarzę, to chyba wzmocnienie granicy w ramach tej szumnej tarczy wschód ma trwać około 4 lat, a działania są potrzebne teraz, patrząc na to, jak wygląda stan polsko-białoruskiej granicy. No i też kwestia tego,
że powinno tam pójść większe wsparcie, jeśli chodzi o patrole policji, patrole w ogóle, patrole Straży Granicznej, większa pomoc na granicy. Jak wiemy, no, zauważyliśmy w ostatnim czasie dużo bulwersujących też kwestii, jeśli chodzi o obrazę polskiego munduru i niestety nie jest tak, że wszyscy stoimy murem za polskim mundurem, ale to pewnie będziemy dalej rozmawiać o tej fantastycznej, w cudzysłowie, wystawie we Wrocławiu, więc zamiast wspierać polskich żołnierzy, polską Straż Graniczną w służbie, to jeszcze pojawiają się takie wystawy, więc ja sobie zadaję jedno pytanie. Widzimy te obrazki, a jakie realne działania podjął polski rząd, żeby wzmocnić polską granicę? Słyszeliśmy o bagnach i różnych innych ciekawych rzeczach. Polach minowych. Tak, polach minowych. Natomiast pytam się, kiedy to powstanie, bo działania są potrzebne teraz. Bo z realnych działań stworzono grupę prokuratorów, która tam ma ścigać żołnierzy. To są realne działania. Są realne działania. Przyszła pani premier Aleksandra Prorok, bo to już nie wypada mówić Ola, jako premier podjęłaby takie właśnie działania. Pościgi to jest rzecz, którą lubią zwolennicy filmów, akcji, no ale nie wiem, czy lubią ją Polacy, kiedy mają to na żywo. No a to się zaczęło właśnie na polskich ulicach. Zobaczmy. Wczoraj Straż Graniczna od Siemiatycz aż do miejscowości Przywózki, powiat sokołowski, prowadziła pościg za nielegalnymi imigrantami, którzy uciekali autem marki Honda i na łuku drogi uderzyli w dom jednorodzinny. Pasażerowie próbowali uciec z miejsca zdarzenia, jednak wszyscy zostali zatrzymani. Ja w ciągu kilku zaledwie dni słyszałem kilka wypowiedzi znajomych kobiet, dziewczyn, które mówiły: normalnie wracałam wieczorem w nocy do domu piechotą. Teraz już nie, teraz muszę zamówić taksówkę, bo widziałam tego z maczetą na ulicy Wielkiej. Zmienia się obraz polskich miast, zmieniają się obyczaje i to, co my możemy, a czego my nie możemy. Już po tak krótkim czasie. No właśnie, w Berlinie, niedaleko od polskich granic, kobiety już po 18 nie wychodzą z domu, nie chodzą na basen na przykład, bo źle się czują w towarzystwie inżynierów i pediatrów. Naprawdę nie ma powodu, żebyśmy się we własnym kraju czuli źle, a tak będzie, bo to na to wskazuje doświadczenie wszystkich krajów, które dopuściły do tak masowej imigracji. Ola Prorok, jakie jest twoje zdanie? Poprosimy panią premier. No temat, możemy się uśmiechać teraz, natomiast temat na pewno nie jest ani zabawny, bo żyjemy w rzeczywistości uśmiechniętej Polski, natomiast ja nie widziałam, znaczy widziałam, ci inżynierowie na filmiku to mocno się uśmiechali i pewnie takiego uśmiechu oczekuje od nich premier Tusk, natomiast dla Polek, no myślę, że cała sytuacja nie będzie aż tak zabawna i radosna, bo patrząc na statystyki, chociażby we Francji,
Francji czy w Niemczech, gwałtów czy przemocy, przemocy seksualnej w stosunku do kobiet, te dane są zatrważające i tak faktycznie w dużych europejskich miastach wieczorem kobiety po prostu same nie wychodzą z domu przez wzgląd na własne bezpieczeństwo. Ja, w mojej głowie pojawia się tylko jedno pytanie, jakby za co my chcemy oddać to nasze bezpieczeństwo, bo Polska do niedawna była jednym z najbardziej bezpiecznych krajów w Unii Europejskiej. No też przez to, że jesteśmy dość jednolici kulturowo i Polacy szanują pewne zasady, które obowiązują w tym kraju, więc tak, do tej pory mogliśmy czuć się w Polsce bezpiecznie. Niestety bardzo szybko to się zmienia, a zamiast znowu realnych działań ze strony obecnej koalicji, to ja ostatnio na X-ie zobaczyłam taki absurdalny wpis, absurdalny, naprawdę. Tutaj ktoś podał dane dotyczące przemocy ze strony nielegalnych imigrantów we Francji i w Niemczech i jakaś pani internautka odezwała się, że nie, drodzy państwo, no przecież w Polsce też mamy problem z przemocą seksualną i no to w Polsce to jest wina Polaków i my też w Polsce mamy wielki problem. Więc w momencie, w którym podaje się dane i mówi się, dobra, widzimy to, co się dzieje we Francji i w Niemczech, to co obecny rząd zrobi w Polsce, żeby uchronić polskie kobiety, żeby te scenariusze z Francji czy z Niemiec się nie powtarzały, to dostajemy od środowiska liberalno-lewicowego informację, że nie, przecież no, my już teraz mamy problem z przemocą, no i tutaj winnymi są Polacy, no to jacy nielegalni imigranci, no to na pewno nie jest nielegalna imigracja we Francji czy w Niemczech, na pewno nie jest efektem wzrostu przestępczości, przemocy, gwałtów, to na pewno te dwa elementy absolutnie nie ma między nimi korelacji, więc ja jestem przerażona jako kobieta, jako młoda kobieta, jestem przerażona obrazkami, które widzimy teraz i przerażona tym, że nie dostajemy żadnej odpowiedzi. Jedyną odpowiedzią, teraz już trochę pół żartem, pół serią, jeśli chodzi o przemoc, był taniec w Sejmie kilka tygodni temu, natomiast no, taniec przeciw przemocy no jednak chyba nie jest najlepszym rozwiązaniem i od taniec pani. Generalnie jest zdrowy, niech sobie panie tańczą. Może nie akurat w środę popielcową, bo to wtedy chyba się tam albo mylę dwa różne wydarzenia. Tak, w środę. Ale w środę popielcową, no dobrze, tam, ale może niektórzy się cieszą, bo ci migranci to podobno piłkarze są. No właśnie, a propos piłkarzy, pani minister Lubnauer w tej sprawie. Dla mnie to jest jeszcze też kuriozalne, ponieważ pokazuje się grupkę kilku czarnoskórych mężczyzn, o których nic nie wiadomo. Oni mogli właśnie w tej chwili wyjść, nie wiem, z meczu piłki nożnej, gdzie byli zawodnikami jakiegoś klubu sportowego. Wszyscy mają jednakowe buty. Dodatkowo są w dresach, w butelkach elektrolity. A to nie przystanek, tylko ławka rezerwowych. Nie będziemy starają się. Szanowni Państwo, zapraszamy do naszego studia w ulicy FTVP Sporta. My już dziękujemy za uwagę. Lecz komentowali dla Państwa Jacek Laskowski, do usłyszenia. Takie emocje wzbudził mecz, nie Lech Legia można powiedzieć, ale Turcja-Gruzja w Polsce i w ten sposób kibice tureccy właśnie na to reagowali. Budzimy się w nowej rzeczywistości. No ci państwo to piłkarze, jak mówi nam pani minister. Ja nawet jednego poznałem po złamanym nosie. To państwo już wiedzą, jaki to piłkarz. Mbappé. To na pewno on był, no, tak myślę, że to pani na myśli miała pani minister, ale co sądzi Aleksandra Prorok? Ja myślę, że pani Lubnauer, skoro taka była ciekawa, kim są ci panowie, no jeszcze no, rozgrywki trwają, więc tych panów może spokojnie do siebie do domu zaprosić na oglądanie kolejnego meczu, naprawdę. I wtedy będzie mogła sama stwierdzić, kim są ci panowie, poznać ich bliżej, zapytać o specjalizację na przykład na studiach medycznych. No to będzie na pewno takie pojednanie kulturowe, więc ja naprawdę zachęcam panią Lubnauer, żeby wykorzystać
wykorzystała ten czas rozgrywek i po prostu następnym razem, jak się pojawi zdjęcie w internecie jakichś takich panów, o których niewiele wiemy, i to też jest znaczące, że nie wiemy skąd przybyli, kim są i tak dalej, to niech pojedzie w to miejsce i zaprosi ich serdecznie na oglądanie wspólnie meczu. Ja myślę, albo filmu Granica na przykład. Na przykład filmu Granica. Z Polski eliminowany jest, mogą być państwo uspokojeni, ekstremizm polityczny, ale nie ten ekstremizm islamski, tylko ekstremizm, który się nazywa dmowski i paderewski, bo specjalista od ekstremizmu politycznego zajął się tymi delikwentami. Zobaczmy, co wymyślił rząd. Od 19 czerwca nie ma już Instytutu Dziedzictwa Myśli Narodowej imienia Dmowskiego i Paderewskiego, a jest Instytut Myśli Politycznej imienia Gabriela Narutowicza. Instytut Dziedzictwa Myśli Narodowej imienia Romana Dmowskiego oficjalnie kończy swoje istnienie. Witamy więc w Instytucie Myśli Politycznej imienia Gabriela Narutowicza. Co było zapowiedziane, stało się więc ciałem. Gdybyście się więc zastanawiali, kto dowozi sprawy, to chyba już wiecie. Tak, tu jest taka pułapka, żeby nie było, żeby mamy cokolwiek przeciwko panu prezydentowi świętej pamięci Gabrielowi Narutowiczowi, no ale przypisywanie ekstremizmu politycznego Ignacemu Paderewskiemu, no to powiem szczerze, Paderewski, średnio mądrze. Paderewski, który był mądrze. Największą polską marką na świecie, kiedy Polska walczyła o to, żeby być państwem niepodległym, jego odczyty, koncerty w Ameryce, w Europie robiły furorę. A dlaczego Gabriel Narutowicz? Ja mam na to swoją teorię. Im oczywiście nie chodzi o prace znakomite naukowe z chemii Gabriela Narutowicza. Im chodzi o to, że Polska miała piękną historię. Ta historia jest pełna pięknych wydarzeń i mało jest w polskiej historii, jak w żadnym chyba narodzie, wydarzeń haniebnych. No i takim wydarzeniem haniebnym było zamordowanie prezydenta Gabriela Narutowicza. I gdyby oni chcieli uczcić tradycję polityczną Gabriela Narutowicza, PPS-u, to mogliby na przykład zrobić Instytut Piłsudskiego, trochę zdublować ten z Nowego Jorku. Nie, oni chcą pokazać, Polacy są źli i dlatego my wam przypomnimy zamordowanie Gabriela Narutowicza. O nic innego moim zdaniem w tej sprawie nie chodzi. No zwłaszcza, że trudno zacytować jakąś myśl polityczną świętej pamięci pana prezydenta, bo który zakończył swoją aktywność polityczną, no zanim taka myśl polityczna mogła zostać sformułowana. Był wybitnym, wielkiej klasy naukowcem, który mógł też stanowić polską markę. Natomiast atak wynika z tego, my pokażemy, że wy Polacy jesteście mordercami własnych przywódców. Aleksandra Prorok. No, cała ta sytuacja jest wybitnie absurdalna. To znaczy wykreślamy dwóch ojców niepodległości, bo komuś nazwiska się źle kojarzą, a raczej chyba jedno nazwisko, bo tym drugim to ciężko stwierdzić, co się komu źle kojarzy. Natomiast no, widać, że to środowisko ma duży problem z panem Dmowskim, bo ja pamiętam taką sytuację w Warszawie, gdzie pan Trzaskowski chciał Rondo Dmowskiego zamienić na Rondo Praw Kobiet, a tam jest taki szkopuł, że akurat to rondo, jak wszyscy wiemy, jest najmniej dostępnym rondem, jeśli chodzi o potrzeby osób z niepełnosprawnościami. Natomiast no, oczywiście była wielka dyskusja. Na szczęście zmiany się nie dokonały. No ja się zastanawiam, jaka jest koncepcja. No zgadzam się, że może koncepcją jest to, żeby akurat pan prezydent Narutowicz był patronem tego instytutu, bo być może chcemy przypominać Polakom te jednak smutne elementy z historii. Natomiast ja się jeszcze zastanawiam, bo może, bo pani Hanna Wróblewska kiedyś była dyrektorem Zachęty, może tak jej się skojarzyło, no i stwierdziła, dobrze, to tu może nam jakoś tak ładnie się te dwa fakty zepną. No nie wiadomo, natomiast na pewno te działania mocno wpisują się w działania też pani minister edukacji, pani Nowackiej. Rozumiem, że wykreślamy ojców niepodległości, postacie istotne dla odzyskiwania niepodległości, dla myśli politycznej. Nawet pana Tadeusza tam zdaje się wykreślili, w szczególności ten pasus o Targowicy zdaje się im nie pasuje. Był szczególnie
godne wykreślenia. Będzie źle z polską gospodarką. Tusk nie załatwił, znowu nie załatwił. Mamy nadmierny deficyt, zajmie się tym Unia Europejska. To dzisiaj jest news dnia. Posłuchajmy. Komisja Europejska zidentyfikowała 12 państw członkowskich, których deficyt przekracza 3% PKB. Przeanalizowaliśmy ich sytuację, doszliśmy do wniosku, że unijne wymogi dotyczące deficytu nie są przestrzegane przez 7 państw. Belgię, Francję, Włochy, Węgry, Maltę, Słowację i Polskę. To oznacza prawdopodobnie zaciskanie pasa, znane z czasów poprzednich rządów Platformy Obywatelskiej. Pamiętamy sprawę OFE, pamiętamy podwyższenie wieku emerytalnego. To wszystko było związane z podobnymi właśnie zjawiskami w Unii Europejskiej. No teraz trzeba będzie zaciskać pasa, w związku z tym 800 plus pewnie albo zupełnie zabiorą, emeryturę 14 już okroili. No, ja jestem zaskoczony tylko tempem, no bo polską gospodarkę udało się wprowadzić w stan kryzysu w ciągu niecałego pół roku. Pamiętamy, jeszcze pół roku temu, według wszystkich statystyk, wszystkich biur, które notują stan gospodarki, stan polskiej gospodarki, a w tym budżetu, był wręcz brylantowy. Teraz tych dzwonków alarmowych jest naprawdę bardzo dużo. Wszystkie notowania gospodarcze po prostu idą w bardzo złym kierunku. Ola Prorok. No tak, za pierwszym razem, jak myślimy sobie o tej procedurze, to z tego, co kojarzę, ona została wdrożona w Polsce w 2009 roku. Przypomnijmy, kto wtedy był jaśnie panującym premierem polskiego rządu. Więc tak, ale patrząc na polski budżet, niepokojąca jest dziura VAT-owska i coraz mniejsze wpływy z VAT-u. No teraz jesteśmy na etapie tego planu oszczędności, który musimy przedstawić Komisji Europejskiej. No jak już wiemy, pan premier Tusk powiedział, że jego nikt w Europie nie ogrywa, więc bardzo jestem ciekawa, jak będzie wyglądał ten plan i faktycznie na czym pan premier Tusk będzie chciał oszczędzać, bo jeszcze w tle mamy kwestię wydatków na obronność i to też o tym wspominał wcześniej premier Mateusz Morawiecki, że on wielokrotnie rozmawiał z przedstawicielami Komisji Europejskiej, że Polska wydatkuje ogromne środki na obronność i ta obronność to nie jest tylko obronność Polski, ale też całej Europy. Natomiast rozumiem, że nowy minister finansów i pan premier Tusk zapomniał wspomnieć o tym fakcie Komisji Europejskiej, więc jestem bardzo ciekawa, jak będzie wyglądał ten plan oszczędności. Ale to w Komisji Europejskiej chyba nie zrobi takiego wrażenia, bo Komisja Europejska wielokrotnie więcej wydała na te butelki z nakrętkami, które tak wszystkich bardzo denerwują. Oblałem się w pociągu. Niż na obronność. Słuchajcie, przyspieszamy. Może nie dawajmy Trybunału Konstytucyjnego reżyserka, tylko wystawę we Wrocławiu, ciąg dalszy sprawy, o której mówiliśmy wpiachem w tryby. Kolejny materiał. Najbardziej skandalizująca jest praca do hasła "Zdejmij mundur, przeproś matkę". Czyli hasła, które lewicowi aktywiści wykrzykiwali do pograniczników, którzy strzegli granicy z Białorusią. Wcześniej również do funkcjonariuszy policji, którzy zabezpieczali porządek podczas protestów opozycji. Więc widać tu brak szacunku do munduru, brak szacunku do osób, które strzegą bezpieczeństwa i dziś narażają swoje zdrowie i życie właśnie strzegąc wschodniej granicy. Zginął człowiek, żołnierz na granicy, a my tu, proszę pana, mamy coś takiego. Trochę dziwne w takiej sytuacji, nie wiem, czy to jakaś prowokacja, czy o co to chodzi. No, po głębszym zastanowieniu można sobie było podarować, prawda? Prawicowcy zaatakowali kolejną wystawę na Szwedzkiej. Obraz został zdewastowany za obrazę polskiego munduru.
Mi się najbardziej podoba to słowo zdewastowany. Jak sobie przypomnimy manifestację strajku kobiet, setki napisów zdewastowanych przystanków autobusowych, zdewastowanych kościołów, ale też zdewastowanych przypadkowych budynków. Nagle protest, który można nazwać obywatelskim nieposłuszeństwem, niewątpliwie wobec czegoś strasznie bulwersującego, zostaje uznany za dewastację. Gazeta Wyborcza, a jak było z tymi poprzednimi setkami dewastacji? Ciekawe, że skąd nie wiedzą, że to prawicowcy zdewastowali, bo ja mam nadzieję, że wśród osób o lewicowych poglądach politycznych no, też się znajdzie paru przyzwoitych i mających zdrowy rozsądek, ale może się mylę. To jest otwarta dyskusja z Gazetą Wyborczą. Aleksandra Prorok, i jak myśli? Ja myślę, że Gazeta Wyborcza stwierdziła, że po prostu ten X to na pewno musi być ktoś z prawicy, choć też mam nadzieję naprawdę, że osoby o liberalnych, lewicowych poglądach, patrząc na to, co się dzieje na granicy polsko-białoruskiej po śmierci, w wyniku zadanych ciosów przez nielegalnego imigranta, po śmierci młodego polskiego żołnierza, też się obudzili i większość z nich wspiera polskich żołnierzy. Natomiast ja sobie poczytałam o tej artystce, twórcy tego wielkiego, pięknego obrazu, bo to też tak Gazeta Wyborcza nazwała to coś, sztuką ciężko to nazwać. Natomiast ja sobie poczytałam o tej artystce i ta artystka wcześniej, właśnie w czasie strajku kobiet, stworzyła bardzo podobną pracę, tylko że na tej drugiej pracy zamiast munduru Straży Granicznej jest mundur polskiej policji. Więc rozumiem, że ta pani ma jakąś taką mocną niechęć po prostu do funkcjonariuszy. Może nic innego nie umie narysować, bo to też może, jest taka... może ona faktycznie, może ona po prostu robi pewną taką kalkę i zmienia sobie tylko kolory munduru. A to a propos kolorów, bo już mamy mało. Polska Fundacja Narodowa, tak, ta sama, która zapisu wspierała różne działania patriotyczne, zmieniła kolorystykę na Facebooku. Poprosimy szybciutko o tą grafikę. No i tak ona właśnie wygląda. Polska flaga narodowa została, można powiedzieć, wzbogacona o tęczę. Fundacja Narodowa i w tle tęcza. Ja tak się zastanawiałem, czy z tego byśmy ankiety nie zrobili, zrobiliśmy z czego innego. No ale co oni jeszcze mogą dodać do polskiej flagi narodowej, żeby była fajniejsza? Może dodać, nie wiem, świnkę Pepe, może dodać pruski hełm, tą pikelhaubę. Dziedzica, przepaszemy polską szarfą. Wtedy, ale czy tak naprawdę, wiecie państwo, bo to sobie żartujemy, ale to się zastanawiam, czy leci z nami prokurator, bo to jest po prostu profanacja polskich barw narodowych. Tak jak bolszewicy zmieniali polskie godło, ściągali koronę z orła, tak samo oni odczuwają jakiś kompleks, jakąś potrzebę atakowania polskich symboli narodowych. Oprócz serduszek. Oprócz serduszek oczywiście Ola Prorok. Ja bym poczekała na moment, w którym zmienią nazwę Polskiej Fundacji Narodowej, bo pamiętajmy, że tam jest jednak słowo narodowy, narodowa, które też za chwilkę może się komuś nie podobać, więc poczekajmy, może za chwilę będzie, nie wiem, Polska Fundacja Równościowa. No, wszystko może się zdarzyć. Internacjonalistyczna, tak może być. Internacjonalistyczna fundacja, broń Boże, nienarodowa. Jeszcze może poprzedni materiał, bo to jest coś ważnego, jeśli mówimy o rasizmie. Minister Błaszczak i inni politycy PiSu kontra TVN w pewnej sprawie, zobaczmy jakiej. Czego to wynika? O co wy politycy... Z jakiej pan jest redakcji? Ja pozwolę. Fakty TVN... Właśnie bardzo merytorycznie panu odpowiem, że co prawda kwalifikacje olimpijskie za panem, ale jakby pan mógł, to by mógł pan startować w kategorii zrobienia najlepszego fikołka w ostatnim czasie. To państwo pokazywaliście mnóstwo historii ludzi, którzy do Polski przyjechali, żeby pracować i później z Polski wyjechali do swoich rodzinnych stron jako coś niewłaściwego. Czy bierze pan odpowiedzialność? Teraz odwrócę to pytanie. Czy bierze pan odpowiedzialność, że przez to, że szczuliście na legalnych migrantów,
Czy bierze pan odpowiedzialność za sytuacje, które mają miejsca, jeżeli ktoś kogoś pobije? Bierze pan tą odpowiedzialność? No i widzi pan. Dziękuję pięknie. No, tak. Tam pytanie było słychać plus minus i dziennikarz TVN-u był oburzony faktem, że wpuszczono za dużo pracowników najemnych z Bangladeszu. On traktuje polski ciemny lud, że to są tacy rasiści. Oni sobie nie życzą ludzi o innym kolorze skóry. Nie, nieważne, czy oni są pracownikami najemnymi, którzy przyjeżdżają, zarabiają tu pieniądze, powiększają polski dochód narodowy, płacą podatki, wracają do swojego kraju, czy biegają z maczetami. Mówi, wy ciemny elektoracie, no przecież to jest czysty rasizm. To jest traktowanie ludzi inaczej ze względu na kolor skóry. To jest to, o czym przed chwilką w programie Łukasi mówił pan poseł Gocko. Jednocześnie ta sama stacja opowiadała no, jakieś zupełne bajki z mchu i paproci o Ibrahimie, co tam 6 dni pływał w Bugu w listopadzie, o kocie, który tam 6000 kilometrów z Afganistanu przyszedł i tak dalej, i tak dalej. Znaczy powtarzali dokładnie jeden do jednego to samo, co serwowała propaganda Aleksandra Łukaszenki. Słyszę, że mamy wyniki ankiety. No właśnie, przypomnę, na pytanie, które nowe atrakcje na ulicach jesteś najbardziej, za które nowe atrakcje na ulicach jesteś najbardziej wdzięczny Donaldowi Tuskowi, 77% państwa opowiadało, że pościgi za imigrantami z demolką prywatnych domów, 19% tańce z maczetami i ostatnia odpowiedź, bijatyki po meczu w Turcji. No właśnie, znaczy po meczu Turcji, ale w Polsce. Na koniec jeszcze zaproszenie, bardzo ważne zaproszenie. Jutro ważna manifestacja organizowana przez kluby Gazety Polskiej. Adam Borowski, niezmordowany, na nią zaprasza. Posłuchajmy. Czerwca, godzina 10, pod Trybunałem Konstytucyjnym Adam Borowski, koordynator mazowieckich klubów Gazety Polskiej, zaprasza na demonstrację w obronie Krajowej Rady Sądownictwa. Przyjdź 20 czerwca, godzina 10, Trybunał Konstytucyjny. Na te demonstracje zapraszają również ci odważni prawnicy, którzy bronią prawa w Rzeczpospolitej Polskiej. Warto jutro być pod Trybunałem Konstytucyjnym. Godzina 10. Ola Prorok była dzisiaj u nas na łączeniu. Dziękujemy. Dziękuję również. Pozdrawiam serdecznie. I zostańcie państwo z Telewizją Republika. Dobrej nocy. My ze swojej strony z premierem Putinem się pilujemy, aby nikt piachu w trybie nie sypał.